Witam Państwa w kolejnym odcinku programu Z wędką nad wodę w Polski i świat. Dzisiaj znajdujemy się nad rzeką Wisłą, będziemy łowili metodą bolońską. Dlaczego wybrałem akurat metodę bolońską? Dlatego, że napłynęło bardzo dużo maili do naszej redakcji programu wędkarskiego Z wędką nad wodę w Polski i świat na temat tej metody. Jeżeli chodzi o metodę bolońską, została wymyślona przez Włochów. Metoda wykorzystywana na rzekach, również na jeziorach, gdzie jest bardzo głęboko, ale jest jakiś delikatny przepływ. Jest to metoda nie aż tak precyzyjna jak na przykład tyczka, z tego względu, że zestaw mamy wyrzucony bardzo daleko, ponieważ łowimy na odległościach, w miejscach, gdzie normalnie wędką, czy na przykład batem, czy tyczką byśmy nie mogli tych ryb wyławiać. W miejscu, gdzie jesteśmy, jest blisko brzegu, można powiedzieć, czy nawet 20 metrów od brzegu, dosyć płytko, natomiast po 20 metrze robi się delikatny spad i jest taka rynienka, co prawda niezbyt głęboka, około 1,50–1,80 m. Natomiast tam będziemy próbowali złowić ryby. Jeżeli chodzi o to miejsce, głównie nastawiamy się na certy, ponieważ no, szybki jest przepływ, kamieniste dno. Ta ryba uwielbia taki nurt, dlatego dzisiejszym odcinkiem, mam nadzieję, przywitamy przepiękne ryby właśnie z rzeki Wisły, będą to certy. Jeżeli chodzi o tą metodę, lubię na nią łowić, ale jest specyficzna i łowimy ją, praktycznie wszędzie możemy łowić tą metodą. No. Niektórzy, widziałem, wędkarze łowią nawet z główek, na napływa główek, czy na zapływa główek, na tak zwane stacjonarne łowienie. Można tak łowić, ale ta metoda została głównie wymyślona do tego, aby łowić w nurcie, w uciągu, tam gdzie nie będziemy mogli dojść tyczką, na przykład, czy bacikiem, nawet 8 czy 9 metrowym. Jeżeli chodzi o wędkę, którą przygotowałem sobie na dzisiejsze wędkowanie, ja może pokażę. Jest to wędka długości 7 metrów. W zupełności nam ta długość w tym miejscu, gdzie będziemy łowili, wystarczy. Żyłka główna 0,18, może być 0,20. Pamiętajmy, aby nie była ta żyłka tonąca, bo wtedy będzie nam to przeszkadzało. Żyłka musi być na wodzie. Kołowrotek wielkość 4000. Pamiętajmy, aby też równo nawijał, miał dosyć dobry hamulec. Jeżeli chodzi o przypon, ja zrobiłem sobie 40-centymetrowy przypon. Oczywiście krętlik, śrucina sygnalizacyjna. Dalej długość dłuższa niż długość przypona, aby nam się to nie plątało. Dwie śruciny, oliwka 9-gramowa w tym wypadku. Tutaj jest oczywiście stoper, żeby nam nie rozbijało tych śrucin. No i spławik. Spławik do metody bolońskiej. Spławiki do metody bolońskiej są różnego typu. To znaczy różnego typu. Na pewno są tutaj w tym wypadku stały spławik. Pamiętajmy o tym, aby na rzece wykorzystywać spławiki, gdzie jest cienka antenka. No i cienka antenka tutaj. Ja akurat miałem 10-gramowy spławik, jedyny, który miałem. To jest z dość grubą antenką i z dość grubą tutaj tym dolnikiem. Wolałbym, żeby to była cienka antenka i troszeczkę cięższy dolnik, z tego względu, że nie ma takiego dużego oporu w rzece, w szczególności tam, gdzie jest dość duży nurt. Pamiętajmy o tym, że jest to metoda nie aż tak bardzo precyzyjna, ponieważ wiadomo, musimy mieć przegruntowany zestaw. Możemy łowić na styku, na przegruntowanym zestawie, ale przeważnie jest tak, że wędkarze, którzy łowią metodą bolońską, ta śrucina jest na dnie, czyli nam tak można powiedzieć szura po tym dnie, a po spławiku widzimy brania. No, metoda bolońska, tak jak już wspomniałem wcześniej, jest to metoda dla ludzi, którzy lubią łowić białoryb, lubią wyrwać się czasami na ryby. Jest to wyjątkowa metoda z tego względu, że ja lubię holować ryby na bolące. Wiadomo, jest to długa wędka o fajnej pracy. No i to ma taki urok w sobie, prawda? Nie wszędzie możemy ją zastosować, ale tam, gdzie jest skuteczna, tam, gdzie nie dojdziemy wędkami długości 13 czy 12, czy nawet 9 metrów becikami, tą wędką spokojnie dorzucimy. Pamiętajmy, aby w miejscu, gdzie będziemy łowili, zaznaczyć sobie albo na przykład markerem na żyłce, albo po prostu zaczepić żyłkę na klips. Jeżeli zaczepiamy na klips, możemy sobie zrobić taki mały stoperek z żyłki, aby po zdjęciu jej z klipsa, żebyśmy wiedzieli po prostu, jak rzucimy następnym razem zestaw, na jakiej długości zestawu od wędki łowiliśmy od kołowrotka. Ja pokażę teraz Państwu zanętę. Oczywiście, jeżeli chodzi o zanętę, zaraz ona została już przetarta wcześniej. Glina również teraz zmieszałem, troszeczkę ją nawilżyłem i jeszcze raz ją przetrę. Jeżeli chodzi o robaki, na które dzisiaj będę łowił, mam przygotowanych. O, tu Robert mi wysłał, proszę zobaczyć. To jest, proszę Państwa, mrożona ochotka, która zaraz mi się rozmrozi. Gruba ochotka i zaraz mi się rozmrozi. Dodam ją do
zanęty, jest tego dość dużo. Mam również przygotowane czerwone robaki do cięcia, jeżeli by były leszcze, ale no nie liczę na to dzisiaj. Głównie nastawiam się na certy, jeżeli takie też będą. Mam czerwone robaki, oczywiście kaster. Pamiętajmy, aby wcześniej go zalać wodą, opłukać i te larwy, które uniosą się do góry, po prostu wyrzucić, bo one będą nam psuły w zanęcie wszystko. Mam przygotowane oczywiście białe robaki, parzone białe robaki, wcześniej w domu sobie sparzyłem. I oczywiście pineczki czerwone, które bardzo lubię, jeżeli chodzi o ten kolor pinki, prawda? Także jeżeli chodzi o robaki, to tyle. A, jeszcze mamy mączkę. Robert mi wysłał mączka z robaków. Także coś takiego. Na pewno proteiny, białko dla ryb. Oj. W każdym bądź razie teraz dodamy troszeczkę kastera, tylko najpierw go opłukamy. Aha. Nożyczki do cięcia robaków i proca, bardzo istotne. Proca, podobnie jak z odległościówką, im twardsze są gumy, tym możemy strzelać na większe odległości. Im delikatniejsze gumy, tym bardziej jest precyzyjna na bliższych odległościach. Ale ja dzisiaj będę mówił troszeczkę dalej, dlatego no, trzeba będzie trochę to wyrzucić. Kule będę robił jednakowe, najlepiej kule, jeżeli chodzi o robienie zanęty ogólnie na bolonkę, czy na odległościówkę robić po jednym ręku, na przykład w ten sposób, prawda? Bo każda kula jest taka sama, a wtedy te kule będą nam precyzyjnie trafiały w miejsce, gdzie wędkujemy. Pamiętajmy, aby obrać punkt na drugiej stronie, zaznaczyć sobie na klipsie żyłkę albo markerem. No i zanęcić i próbować coś złowić. Także zapraszam do oglądania programu, mam nadzieję, że będzie ciekawy. A czy uda nam się coś złowić, to się wszystko okaże. Jak widzieliście, nęciłem bez zarzuconego zestawu, z tego względu, że widzę, gdzie jest ta rynienka i tam po prostu po całości nęciłem od miejsca, gdzie będę rzucał, do jakieś tam 5-7 metrów, troszeczkę niżej. Bardzo istotne, aby też minimalnie w prawą stronę, jak mówimy w prawą stronę, mi mam teraz płynie rzeka, że minimalnie troszeczkę w dół zanęcić, aby ten spławik się fajnie ustawiał i tam gdzieś w tym obszarze będziemy próbowali coś złowić. To jest też bardzo istotne. A dlaczego nie zarzuciłem zestawu? Ponieważ po pierwsze bardzo szybko by mi go ściągnęło, a po drugie widzę tą rynienkę, także nie ma najmniejszego problemu, abym sobie ponęcił w ten sposób z procy. Także wrzuciłem około 15 kul. No i teraz czekamy na branie. Zaznaczyłem sobie markerem odległość, na której łowiłem, także bez problemu będziemy wracali do tego samego miejsca. To jest certka. No i tego się spodziewaliśmy. Także certy na bolonkę.
strasznie do góry idzie woda, jak jesteśmy, nie wiem, 40 minut, może godzinę, jest jakieś 5 cm poszła do góry woda. Także nie wiem, czy zaraz nie będziemy stąd uciekali. Jest kolejna rybka. Przepiękna certa. Chodź tu. I w tej wodzie potrafimy coś złowić. To nie jest naprawdę źle. Jestem załamany tą sytuacją. I taka certka. O, już się wypięła. Najgorsze jest to, że wiatr wieje mi razem z nurtem, także szybciej spływa mi ten spławik, dodatkowo woda idzie do góry. Wolałbym i odpowiednio by było, gdyby był pod nurt ten wiatr, bo było lepiej, że łowienie na łoneczkę, no ale cóż. I woda przyspieszyła, także no nie złowimy tyle ryb, ile byśmy normalnie mogli tutaj złowić w tym miejscu. Oczywiście certa. Kolejna rybka. Kolejna certa. Także ryby jak na razie dopisują. Co prawda bardzo szybki uciąg. Zmienił się. Jeszcze wiatr wieje w kierunku w dół rzeki. Czyli niezbyt korzystnie, jeżeli chodzi o bolonkę. Jest kolejna certka. Bardzo waleczne ryby. Nie jest to okaz jakiś, ale zassała pięknie. O, kolejna rybka. No i do wody. Płyń sobie. I kolejna rybka. To są zaczepy. Certka. O, ta jest większa. Przed chwilą wypuściłem te certy, co miałem je w siatce, ponieważ jest bardzo ciepła woda. Można powiedzieć, że gorąca. O, ta jest troszeczkę większa. A poza tym ta siatka mi przeszkadza z tego względu, że proszę zobaczyć, już stoję w wodzie. Piękna certa. To już jest ładna ryba, jak na cert. No i do wody. Uderzona przez drapieżnika na ogonie. Jest kolejna certka. Waleczne są te ryby.
Chodź tu. No, ładna ryba też. Cert. Chodź tu. Pięknie wnęciły mi się w kulę. Piękna. Ładne. Chociaż nie taka duża, ale waleczna. Łowimy około 2 godzin, ryby nam dopisują. Przed chwilą donęciłem 15 kul w miejsce, gdzie wziąłem teoretycznie cały czas brania. Najgorszy jest ten wiatr, ale jakoś sobie radzę. Po prostu delikatnie kładę żyłkę na wodę przy spławiku. O! I zaraz powinno nastąpić branie. Już było branie. Pusto. Biorą, ale jakiegoś szaleństwa nie ma. Nie ma dużych ryb. To znaczy nie ma leszczy. Ale wiadomo, na leszcza jest troszeczkę płytko. Przydałaby się głębsza woda, tym bardziej, że łowię na bolonkę. Ten zestaw mi szybko płynie. Także ten leszcz też nie ma za bardzo czasu, aby pobrać tą przynętę. Leszcz lubi jednak stabilnie. No to w tym miejscu na przykład mógłbym łowić na federka. Albo na skróta, gdyby była jeszcze wyższa woda, wtedy spokojnie mógłbym tutaj łowić. Natomiast ten kancik jest tam dalej i po prostu ciężko jest dobrać się do tego miejsca. No i nie ma robaków. Piękna pogoda. Wspaniale spędzony czas nad wodą. Ja się z Państwem żegnam. Zapraszam na kolejny odcinek programu Z wędką nad wodą w polski świat. Przyszły czwartek, 16:10. Nie przegapcie. Piszcie, co byście chcieli zobaczyć w następnych odcinkach programu. Dzień zaliczony.
przepiękna pogoda, cudowna atmosfera. A ja jeszcze chwilę połowię sobie, może też uda nam się zrobić większego.